Część wagi w waszym przedłużonym czytaniu. Więc. Co? Więc. Sprawdźmy, co jeszcze chcę dla was przejść. Jakie informacje? To jest mam wrażenie, że to jest zakończenie spore, jeszcze większego cyklu niż nam się wydaje. Okej. I znów przetasowałam karty i teraz pod spodem jest ukochany, ukochana, odwrócony. I tutaj mamy teraz naszą sprawiedliwość, a tutaj mamy autentyczne prawdę. Cokolwiek oznacza prawda, pod spodem jest prawda. Jesteście w poszukiwaniu energii, która ma do was wrócić, a wiecie, że należy do was, ale z jakiegoś powodu informacja jest taka, żeby jej nie szukać, to ta energia ma wrócić do was. To wszystko, co straciliście w związku z brakiem integracji, ma wrócić do was tam, gdzie jesteście. Ma was spotkać tam, gdzie jesteście. To nie jest coś, po co wy macie biec i sięgnąć dokładnie. 7 kielichów odwróconych. Wychodzicie z mentalnego takiego rozproszenia, czy takiego, że nie wiem, co mam zrobić. To nie wy macie odejść. To ta energia ma wrócić do was. To jest informacja dosyć ważna, żebyście nie wychodzili po to, co wiecie. W sumie można powiedzieć, czekaj, aż do ciebie wróci. Cień. Czekaj, aż do ciebie wróci twój cień. Z darami. Z jakimiś darami. Twój cień wróci do ciebie ten, który nie został zintegrowany, czyli najprościej mówiąc, wszystkie aspekty w innych ludziach, które mieliście wspólne, które ty przerobiłeś, przerobiłaś, a które ktoś nie przerobił, wrócą do ciebie w postaci innych ludzi, czyli będziesz widzieć w innych jakiś aspekt, który ktoś nie przerobił, to znaczy nie wyszedł z tego cienia. Czyli może sytuacje, informacje, ludzie, zdarzenia, może jakaś praca. Wróci do ciebie coś, co nie zostało, co nie wiem, czy dokładnie wyłapujecie sens, bo chodzi o to, że wy mi mówicie, dobra, jestem teraz na poszukiwaniu swojej energii, którą straciłam, więc muszę ją teraz znaleźć. Więc prowadzenie jest takie, że wyjdź z mentalnego chaosu, który ci mówi, że to ty masz szukać swojej energii. To ta energia ma do ciebie wrócić. I wróci do ciebie pod postacią cienia, który nie został zintegrowany, tak, żebyś w pełni mógł zobaczyć, żebyś mogła zobaczyć, czym był ten cień? To będzie moment zamknięcia cyklu w pełni. Zobaczmy jeszcze raz, czym jest ten to serce odwrócone. Serce odwrócone. Ukochany, ukochana, ukochani. Okej, to jest ta sytuacja z początku czytania głównego. Czyli mamy moment, w którym, dobra, trzeba wybalansować tyle, ile włożyliście,
tyle macie wyjąć. Czyli po lewej stronie pokazała się królowa, po prawej stronie pokazał się król. Dochodzą do siebie, że tak powiem, blisko, w sensie łączą się, są razem i dzięki temu jest możliwy balans. I dopiero teraz jest możliwy, skoro emocjonalnie zrobiliście pracę, w tym momencie może przyjść balans na poziomie materialnym. Dokładnie. Coś, co wcześniej nie umarło, śmierć odwrócona, mamy koło fortuny, czyli to jest ten moment, kiedy następuje to przekręcenie koła, czyli następuje zbalansowanie czegokolwiek tam, gdzie nie było balansu i wychodzicie z niesienia pewnego jarzma dotyczącego bycia niezintegrowanym. Czyli wychodzicie z pewnego jarzma bycia niezintegrowanym. Powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo optymistyczne czytanie. Bardzo, bardzo optymistyczne czytanie. Okej. Czyli pod spodem mamy balans. A propos Waszej manifestacji, ponieważ wyszliście z niewidzenia, bycia uwiązanym do tego cyklu, a po przełamaniu, czyli w środku, to co macie w środku, macie King of Pentacles, czyli król pentakli odwrócony. Mamy 10 pentakli odwrócone, czyli kompletny brak. Czyli mamy brak, to był ten księżyc, tak? Czyli macie kompletną mentalną świadomość waszego cienia, który mówi brak. I to jest tak, jak przerabiacie ten temat. I to jest to, co chce być zbalansowane. Bo skoro cykl się zamknął i widzicie swój cień, czyli księżyc, to jest moment, w którym wszechświat mówi, dobra, możemy przekręcić to koło fortuny tam, gdzie nie było fortuny, tam, gdzie nie było emocji, tam, gdzie nie było miłości, z tego względu, że stajecie w swojej prawdzie i może się dokonać balans. I teraz w jaki sposób się dokona balans? To już jest bardzo indywidualna kwestia. Ale jest to związane z Waszą manifestacją na pewno. Byliście w ciemności, byliście w pewnym współuzależnieniu, które nazywało się brak pewności siebie, czyli bycie w strachu, czyli bycie w niepewności, w byciu takim... Inaczej, byliście w karmie, która mówiła, masz być niepewny siebie, niepewna siebie. Masz nie mieć kontaktu z górą. Masz polegać tylko na swoim umyśle. Masz nie polegać na swoim sercu. Masz kompletnie tutaj polegać na matriksie. Masz iść do pracy, która cię nie uszczęśliwia, tylko po to, żeby po prostu zarobić, bo pieniądze są najważniejsze. Masz robić to, co ktoś ci mówi, to, co ktoś ci każe, bo to ktoś ma autorytet, a nie ty. Mam wrażenie, że w tym momencie wracamy do początku waszej podróży, zanim w ogóle zaczęło się czytanie tamto główne. Następuje to, co słyszę teraz, to następuje jakieś wyjaśnienie tego, co tak naprawdę ma się zmienić. Opuściliście wcześniej
już prawie wymanifestowaną sytuację, wasze jakieś marzenie, ze względu na brak pewności siebie, ze względu na współuzależnienie. Nie postawiliście... Dobra, mówimy, przywołuję tutaj teraz sytuację, jakąkolwiek macie w życiu, gdzie odpuściliście, czyli nie postawiliście siebie na pierwszym miejscu. To jest ten zapalnik, o którym mówimy. Wracamy do tego miejsca, ponieważ tam została wasza siła, która ma... którą wy daliście komuś, a nie została zwrócona wam i teraz wy mówicie, dobra, to teraz ja muszę iść do tamtego miejsca, żeby odebrać tą siłę, ale chodzi o to, że ta siła ma wrócić do was, ponieważ oddaliście ją komuś, więc to ma do was wrócić. I co? I nie macie w tym temacie kompletnie żadnych informacji. Nie dostajecie żadnych informacji na temat tego, w jaki sposób ma być ten zwrot. Judgment jest tutaj, kochani. Mówiłam. Mamy judgment po środku. Mamy... Zaraz wam coś pokażę, co zauważyłam. Ace of Swords in the reverse, ma odwrócone i Emperor in the reverse. To jest toksyczny pierwiastek męski. Judgment pada na toksyczny pierwiastek męski. Judgment pada na wszystkie braki początków ze względu na toksyczny męski pierwiastek. I teraz tak, zobaczcie. Środkowa karta jest w pozycji prawidłowej. Dlatego wam mówiłam w poprzednich przekazach, żeby wybierać środkową drogę. Dlaczego? Dlatego, że środkowa droga zawiera to i zawiera to. I jeżeli wybraliście drogę pod górkę, że tak powiem, to macie zakończenie czegoś i na przykład kończycie coś, co miało się zacząć. Jeżeli wybraliście prawą stronę, okazuje się, że relacja, w której jesteście, jest toksyczna. Dlatego mówiłam, żeby zawsze wybierać środkową drogę, ponieważ środkowa droga zawsze opiera się na zawarciu tych dwóch stron i nadaniu pewnego sensu całości. Czyli możesz iść prosto, bez żadnych wybierań. W sensie Ace of Swords spadło. I teraz tak. Pierwszy raz, kiedy wypadły trzy karty w czytaniu, były wszystkie trzy w prawidłowej pozycji. Powiedzmy, wybraliście środkową drogę, czyli Hierophant. Czyli wybraliście mieć face to face spotkanie z górą, która nadała pewien ton waszej drogi. I w pewnym momencie drugie trzy karty, które wypadły, to mając naprzeciwko siebie swój pierwiastek boski, zobaczyliście, że nie jesteście już nowicjuszami. Jesteście zintegrowani. Czyli wasza najwyższa linia czasu wam pokazuje, jesteście gotowi. Dlatego mówiłam, wybierzcie środkową drogę. Jednocześnie wasza środkowa droga powiedziała, to nie czas na celebrację, tylko to jest czas na pracę. Na wybór pracy w dalszym ciągu, niezależnie od tego, co się dzieje. I trzy karty, które wypadły później, to koło fortuny. Czyli znów środkowa droga, znów te dwie karty odwrócone. Mówią, coś nie mogło się zakończyć, w końcu jest odwrócenie stołu, czyli odwrócenie tego miejsca, czyli teraz jest dla waszej korzyści obrócenie koła fortuny, bo wychodzicie z pewnego rodzaju ciężaru.
I na ten temat jest osąd, judgment, czyli w głównym czytaniu zaczęłam czytanie mówiąc o tym, że robicie jakiś osąd na temat tego, że zrobiliście coś dobrze, a wiecie dokładnie, że ta energia została wam zabrana i problemem tylko był wtedy brak pewności siebie waszej, ale to nie oznacza, że byliście w jakimś stopniu nieautentyczni. Zawsze trzymaliście się swojej prawdy. W wyborze więc mówicie mi jednocześnie, prawda jest taka, że nie mam nic w tej sytuacji. Prawda jest taka, że opłakuję mój brak. Zaraz jeszcze wyspecyfikuję tą. To jest to, co mówicie. Mówicie, nie mam jasności, nie mam klarowności, ale tak naprawdę macie ją. Bo wtedy pamiętacie, jak w głównym czytaniu wyszedł księżyc, specyfikowany przez księżyc. Okej, z drugiej strony możecie powiedzieć, nie widzę, tak? Nie jestem świadomy. Ale ten król mieczy, możecie sięgnąć po swoją energię mentalnego rozeznania. Ona jest dla was dostępna. To nie jest tak, że jest przed wami wszystko ukryte. Absolutnie nie. Więc możecie spokojnie sięgnąć po waszą mentalną czystość, że tak powiem, umysłu. Medytujcie, spróbujcie pomedytować. To jest zakończenie, to jest koniec tego sezonu, w którym to jest już. Księżyc, to jest to, co nie widzieliście. Dobra. Final message. Final message. Podsumowanie. Ostatnia wiadomość. Co wagi muszą wiedzieć w tej sytuacji? Słuchajcie, tak ładnie pada śnieg, że chyba wam pokażę zaraz za oknem. Prawda. Chcecie zobaczyć dopóki. Wow, ale mi się odbija, wow. Uwalniam jakieś, transmutuję jakieś energie. Podróż do środka. To jest to. Zrób medytację na temat twojego tańca ducha, czyli tej mgły, która cię otacza. Z tego względu, że czystość umysłu jest dla ciebie dostępna. Zrób medytację, zintegruj te iluzje, które cię otaczają, bo absolutnie, ta mentalna iluzja polega na tym, że to nie ty masz szukać z powrotem swojej energii, tylko otworzyć się na to, żeby twoja energia do ciebie mogła wrócić. To jest cel medytacji. Karta jest numerem 29, co daje nam 11, czyli stań w jedności ze sobą. Znajdziesz tego oszusta w sobie. Znajdź oszusta w sobie, który robi ci mentalny mętlik. Mentalny mętlik, który robi ci zastój w głowie, który stopuje cię, który zatrzymuje twoją manifestację, bo to będzie, że tak powiem, kulminacja. Dosłownie rada jest,
Zrób podróż w siebie. Zobaczcie, jak ta karta wygląda. Zrób podróż w siebie. Znajdź emocjonalnego oszusta, który kazał ci, który nie pozwolił ci zacząć czegoś nowego. Wiecie co? W jedną sekundę śnieg przestał padać. Dobrze wiecie, że w środku patrzycie na swoją manifestację, na swoją wymarzoną relację, której nie macie teraz, więc zajrzyjcie do siebie, do środka i znajdźcie tego mentalnego oszusta, który mówił wam, że nie możecie tego mieć. Wywołajcie go do tablicy. Zróbcie judgment. To jest to czytanie, które chciało przejść. Drogie wagi, mam nadzieję, że pomogło, że rezonowało. Będę szczęśliwa, jeżeli mnie wspomożecie. Możecie mnie wspomóc na subpi.pl, na PayPalu. Możecie dołożyć się do zrzutki na mój sprzęt muzyczny. Zapraszam również na mój Instagram. W opisie filmu jest link. I na prywatne czytania. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Także było mi bardzo miło dla was czytać. Dziękuję ślicznie i trzymajcie się. Bye.